Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważną częścią naszego treningu. To będzie trening wiązania pasa. Zwykle ten temat jest niedoceniany, ponieważ młodzież ma dużo kłopotów z tą obsługą tej części garderoby aikidowskiej, więc dzisiaj postanowiłem przybliżyć ten temat, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, w jaki sposób sobie radzić z tym problemem. Zwykle ten problem pojawia się w czasie treningu, albo też już oczywiście przed, ale w czasie treningu, bo często pas się rozluźnia, spada. Młodsi zwykle korzystają z pomocy rodziców, bądź też z pomocy instruktorów, a starsi radzą sobie jak mogą. Są dwa wiązania pasa, najbardziej popularne. Pas, który używamy do treningów sztuk walk, aikido, jest to pas treningowy, dość grubo złożony, uszyty i występuje w postaci takiej dość sztywnej, twardej taśmy. Można go dzięki temu używać jako przyrząd treningowy do różnych ćwiczeń, zarówno kondycyjnych, jak i takich gibkościowo-stretchingowych. Ale dzisiaj najważniejsze jest, jak ten pas dobrze zawiązać. Najbardziej popularną, najbardziej stosowaną metodą jest tak zwana metoda szybka treningowa. W jednej i w drugiej metodzie, którą dzisiaj pokażę, zasada podziału tego pasa na części jest taka sama. Musimy znaleźć środek pasa. Łączymy w ten sposób, to możemy zrobić, łącząc dwa końce pasa. Łączymy je tak. I automatycznie drugą ręką znajdujemy koniec pasa. Poprawiamy bluzę. Przykładamy środek pasa do brzucha. Owijamy nasz brzuch, krzyżując w tej metodzie pas z tyłu na plecach. Następnie wyciągamy dwa końce pasa. Sprawdzamy, czy są mniej więcej równej długości. Powinny być więcej niż mniej równej długości. Zaciskając pas, przykładamy prawą, potem lewą część pasa, tak aby łatwo można było owinąć tą lewą końcówką, owinąć wszystkie taśmy. Jeżeli teraz nie zastosujemy węzła kończącego, to po prostu pas nam się rozluźni i spadnie. Trzeba poprawić dla komfortu i górną część przełożyć przez dolną, zacisnąć supeł. Sprawdzamy, czy są końce równo, mniej więcej równo. Pas jest dobrze zawiązany. Druga metoda. Jest nieco trudniejsza, ona jest dla zaawansowanych, ale bardzo ciekawa. Dla ułatwienia proponuję zastosować taki manewr pomocniczy, zawiązać, zrobić z pasa taką spiralę, przytrzymać ją sobie w jednej ręce, poprawić bluzę. Jedną lewą ręką wyciągamy koniec pasa i przykładamy do lewego boku. Następnie pozostałą częścią powoli zaczynamy się owijać. Tu trzeba sobie pomagać. To jest trudne ćwiczenie, ale pomagać przyciskając drugą ręką wolny koniec pasa. Następnie owijamy się dookoła. Poprawiamy cały czas, żeby taśmy się nakładały na siebie. Dzięki temu nie krzyżuje się tutaj z tyłu żadna z tych części. Zwróćcie uwagę, nie trzymam już. Ten pas cały czas jest na tyle naprężony, że on się trzyma sam naszego brzucha. W końcu dochodzę do jednej części, do prawego boku, bo pas się już zaczyna kończyć. Teraz przesuwam pas na środek, moją rękę z prawego boku na środek. Z tyłu wyciągam
koniec pasa, który był jako pierwszy przyłożony do lewego boku. Teraz, tak jak w poprzedniej wersji, trzeba owinąć jedną stroną pasa, czyli lewą. Zacisnąć dla komfortu. Przełożyć i pas jest zawiązany poprawnie. Metoda ta jest nieco bardziej skomplikowana, ale powoduje zwiększenie komfortu, bo z tyłu pas się po prostu nie krzyżuje. Dla jednej i dla drugiej metody można zastosować supeł płaski, który jest wygodny i dla osób zaawansowanych, myślę, że nawet bardziej do zastosowania, ze względu na to, że węzeł z pierwszej i drugiej metody nie wystaje tak do przodu. W tej metodzie węzła płaskiego po prostu trzeba rozluźnić ten węzeł i końce pasa powtórnie przełożyć przez pomiędzy taśmami, które są na brzuchu. Wymaga to uwagi i ostrożności, żeby pas nam się nie rozluźnił przesadnie. Teraz zaczynamy powoli zaciskać, pociągając. Uzyskujemy węzeł płaski.